Siemaneczko kochani, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Yuken. A dzisiaj w serii dla widza pokażę wam, co mnie takiego fajnego, takiego śmiesznego i takiego niesamowitego spotkało podczas nagrywania jednego z odcinków. Pozdrawiam zresztą wszystkich kolegów i koleżanki z łowiska, jesteście super, uśmiechnijcie się, lubię bardzo pozytywnych ludzi. Jedna z takich osób właśnie pozytywnych rozbawiła mnie do łez podczas nagrywania odcinka. Ten odcinek ostatecznie się nie ukaże, bo nagrałem go jeszcze raz i pokazałem wam to o wiele sprawniej, szybciej i lepiej. Natomiast ten fragment, który pojawił się podczas nagrywania odcinka, zasługuje na uwagę i na to, żeby wam to pokazać. Także zobaczcie, moi drodzy, co takiego się wydarzyło. No, to. Wierzba Vitanas. Jakby ktoś nie wiedział, to już pokazywałem w poprzednim odcinku, ale pokażę również w tym. Tutaj, gdzie kolega stoi na lewo, to on ma dynię na głowie. Serio? Chłop ma dynię na głowie. Napiszę, pozdrawiam chłopa z dynią na głowie. Pozdrawiam chłopa z dynią na głowie. Ale serio pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No to śmieszne, śmieszne. No rozbawił kolega mnie. O, pozdrow. Rozbawił mnie tą dynią. Napiszę mu to, żeby nie... Bardzo, no rozbawił, poprawił mi humor. Wsiadł do autobusu chłopak z dynią na głowie. No ja taki jestem, słuchajcie, z dystansem, z uśmiechem. Pamiętajcie, uśmiech w życiu to jest podstawa. O to chodzi, żebyśmy się uśmiechali, żebyśmy byli życzliwi do siebie, no bo... No to jest podstawa, no. Życie mamy jedno, trzeba się uśmiechać, a chłopak mnie naprawdę rozbawił z tą dynią, no. Co? Co ja mam powiedzieć? No rozbawił mnie. Myślę, że wy też teraz wam się ten uśmiech udzielił i o to, moi drodzy, chodzi. O to chodzi, żeby się jak najwięcej uśmiechać. Kolega rzuca. A, kolega z dynią na głowie przyszedł. Witamy ponownie. O, nasz kolega. Ja się zachłysnąłem. Pozdrawiamy kolegę z dynią na głowie. Widocznie, słuchajcie, ta dynia mu szczęście przynosi, że takie ładne ryby łapie. No, drugi medal. To już wiemy, że to nie ma sensu tu siedzieć.